Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tym razem, czy to ze statystyki opisowej w ramach regresji, czy już w ramach ekonometrii, czy nawet dalej idąc prognozowania i symulacji, mamy otrzymany model, który oczywiście wyjaśnimy sobie, co jest czym w tym modelu. Często jeden z elementów takiego modelu jest jakby zinterpretowanie oszacowanych parametrów strukturalnych. Co jest parametrem strukturalnym? To są właśnie te liczby, które są. Tu akurat to jest wyraz wolny, czyli nie stoi przy żadnej ze zmiennych, a pozostałe liczby stojące przy zmiennych to są oszacowane, czyli przy przybliżeniu znane wartości, jakie powinny być przy danej zmiennej. Każdy parametr strukturalny buduje, dosłownie tworzy tą strukturę modelu. I teraz, co on faktycznie daje? To, że my możemy określić, jaki jest wpływ danej zmiennej na zmienną objaśnianą. Po lewej stronie oczywiście mamy zmienną, dla której budujemy model, czyli zmienną objaśnianą, czyli zależną, a po prawej stronie mamy zmienną i S, D, to akurat powiemy sobie czym są, ale są to zmienne po prawej stronie wpływające na E, czyli są to zmienne niezależne, czyli te, które mają objaśniać naszą zmienną E, czyli budują model, wchodzą do modelu, czyli mamy model, jakby zacznijmy od tego jednorównaniowy, który ma trzy zmienne, powiedzmy, objaśniające i mamy formę liniową, bo znajdują się te zmienne, nie mają żadnej formy zlogarytmowanej, ani nie są w potędze i między sobą są dodawane, czyli jest to forma liniowa, addytywna. Elementy reszty to jest element, który też musi być uwzględniony w otrzymanym modelu, bo albo dopisujemy znaczek plus reszta, często zapisywany jako ET albo UT, zależy od modelu, ewentualnie jak widzicie, zobaczcie, usuwamy sobie resztę, ale musimy napisać, że to co otrzymaliśmy, jest to wzór na wartość teoretyczną. Jeżeli w tej formie mamy, to jest to wzór na wartość rzeczywistą zmiennej E w obserwacji T. Jeżeli pamiętacie, tutaj mamy element T, mała literka T na dole, to znaczy, że mamy do czynienia z szeregiem czasowym, czyli mamy dane kwartalne, miesięczne, dzienne, roczne, jakiekolwiek, ale związane z upływem czasu. I teraz przechodząc do właściwego zadania, jak już cokolwiek sobie przypomnimy ten temat budowy prostego modelu, wiemy, przykładowo załóżmy sobie, że zmienna E są to wydatki na zdrowie przy przeliczeniu na jednego mieszkańca, akurat w tysiącach złotych. Może to być zupełnie inna jednostka. Samo I z angielskiego to jest dochód na mieszkańca. S to jest procent mieszkańców tych w wieku 65 lat i więcej, a D to jest nietypowa zmienna, bo ona jest typowo zmienną zero-jedynkową, czyli binarną, dwumianową, dosłownie mówiąc, i ona przyjmuje wartość jedną, kiedy mówimy o mieście Warszawa, a kiedy tutaj nie mówimy o innym mieście, kiedy po prostu mówimy o innym mieście niż Warszawa, to przyjmuje ona wartość 0. Czyli tak jak płeć 0,1, jak nie wiem, co jeszcze tam możemy wymyśleć, dziecko dorosłe i tak dalej. Tylko dwie warianty możliwe do przyjęcia, wieś, miasto w takim prostym, uproszczonym podziale. I teraz, jeśli chodzi o typową interpretację parametrów strukturalnych, często w ogóle zwróćcie uwagę, nie interpretujemy wyrazu wolnego. Wyraz wolny rzadko, znaczy można go zinterpretować, ale mało kiedy wykładowca żąda jego interpretacji. Jeśli już żąda, to mówimy w tym momencie, że gdy te wszystkie zmienne objaśniające przyjmują wartość 0, czyli nie mamy żadnego dochodu, nie ma w ogóle mieszkańców w wieku 65 lat plus i nie mówimy o Warszawie, to wydatki na zdrowie, czyli ET, przyjmują wartość ujemną. No w związku z tym, że wydatki na zdrowie nie mogą być ujemne, często ta interpretacja wyrazu wolnego jest całkowicie pomijana, bo nie ma możliwości, żeby niektóre zmienne w ogóle przyjmować
umowa wartość zerową. Jest to bardzo teoretyczne podejście, choć nie oznacza, że nie wymagane przez Waszych wykładowców. Jeżeli mamy interpretować parametry strukturalne, ale stojące przy zmiennych objaśniających, czyli przy zmiennej i, s i d, to interpretujemy. Jeżeli widzę, że przy zmiennej i występuje taka liczba, oczywiście ja sobie mogę ją zaokrąglić do, no popominam, do trzech miejsc po przecinku, ale ta interpretacja to już chodzi dla zasady, żebyście rozumieli. Wynosi 0,16, liczba stojąca przy zmiennej i, która mówi o dochodzie mieszkańca, to widzimy, że ona jest dodatnia, a więc wzrost dochodów spowoduje wzrost wydatków. I zawsze interpretujemy w ten sposób, że wzrost tej zmiennej objaśniającej, czyli tutaj i, czyli dochodów, o jedną jednostkę, czyli o 1000 zł, powoduje wzrost. Dlaczego wzrost? Bo tu jest wynik na plusie wydatków, czyli Y, o ten wynik, ile wyszedł, ale 1000 zł, bo nasza zmienna Y, czyli dla której budujemy model, posiada jednostkę też 1000 zł. Ale jest jedna uwaga. Często musicie dopisać przy pozostałych zmiennych niezmienionych, bo pozostałe zmienne, jeżeli one nie ulegną zmianie, a zmieni się samo i, to w tym momencie wpływ tego zmiany i na e można policzyć, ale musimy przyjąć tak dla zasady tak zwane założenie ceteris paribus, czyli przy pozostałych zmiennych niezmienionych, czyli jak inne się nie zmienią, a zmieni się u nas sam dochód, to jak zareagują w tym momencie nasze wydatki. I jest to w miarę sensowne, że jeżeli rośnie dochód, to prawdopodobnie wydatki na zdrowie też wzrosną, no bo jak ludzie więcej zarabiają, to też znacznie chętniej wydają na swoje pieniądze na zdrowie, czyli powiedzmy na leczenie albo na jakąś profilaktykę. To jest takie ujęcie dość teoretyczne, ale tak by się to zgadzało z naszą ogólną wiedzą. Dalej, jeżeli na przykład zmienną ST, nazwiemy, że to jest procent z mieszkańców w wieku 65 lat i więcej, to możemy się spodziewać, że ich, jeżeli jest więcej, to też prawdopodobnie wydatków na zdrowie też będzie więcej. No i też tak jest, bo wynik przy zmiennej stoi parametr strukturalny oszacowany, ale z liczbą na plusie, czyli z plus 0,09. Co w tym momencie nam to daje? To, że wzrost procentu mieszkańców w wieku 65 plus o 1%, dlaczego? Bo taką mamy jednostkę, bo to jest procent mieszkańców, ale i znowu widzicie zapis przy pozostałych zmiennych niezmienionych, powoduje wzrost wydatków na zdrowie mieszkańca przeciętnie o 0,9 tysiąca złotych. Dlaczego? Bo wynik jest na plusie. Gdyby tutaj załóżmy byłby minus, bo ja zrobiłem taki model przykładowy dla Was samymi plusami, ale dobra, gdyby tutaj był minus, to byśmy powiedzieli, że wzrost tego S, czyli procentu mieszkańców tych starszych, spowodowałby jednak spadek wydatków na zdrowie mieszkańca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ale oczywiście w jednostce tutaj Y, ale w związku z tym, że tu jest plus, to wzrost tego X o jedną jednostkę powoduje wzrost, bo tu jest wynik na plusie naszego Y, czyli wydatków na zdrowie, o ten wynik w jednostce, jaki posiada ta zmienna Y, czyli 1000 zł. Jeżeli mamy teraz interpretację tej zmiennej binarnej, ona ma wynik oszacowania parametru strukturalnego plus 3,25, to my możemy powiedzieć, że dla miasta Warszawy, czyli gdy analizujemy miasto Warszawę przy pozostałych oczywiście zmiennych niezmienionych, czyli gdy nie zmienią się zarówno dochody, jak i procent tych mieszkańców w tym wieku, to tylko jeżeli rozważamy sam wpływ zamieszkiwania czy analizy Warszawy lub też nie, to my zauważamy dodatkowy wzrost wydatków na zdrowie przeciętnie o tyle 3,25 tysiąca złotych. Dlaczego? Bo w takiej jednostce był Y i generalnie tutaj jest wzrost. Czyli jeżeli mamy do czynienia z jedynką, z Warszawą, to mamy dodatkowy wzrost, a gdy mamy 0, no to w tym momencie tego wzrostu nie ma. Ja teraz na szybko Wam pokażę, co w przypadku, gdybyśmy mieli model jednak uproszczony.
Czyli byłyby na przykład, zróbmy tak. Mamy model, gdzie na wydatki na zdrowie wpływa tylko już powiedzmy sam fakt tego, że mamy powiedzmy starszych mieszkańców w tym wieku, powiedzmy zrobimy ludzi młodych, czyli powiedzmy wieku 20 plus. Tutaj prawdopodobnie ja oczywiście strzelam, bo to nie jest żaden oszacowany model, ale jeżeli go skrócimy, ten model, do na przykład tak niewielkiego modelu, jaki mamy, czyli jest to model z jedną niewiadomą, to w tym momencie, zaraz sobie tutaj zrobimy, ja zbuduję prosty model i teraz zobaczcie, mamy 1, 0,19 na minusie, wieku 20 plus i 20 lat i więcej. Powiedzmy, załóżmy, że jeżeli tych wiemy, się spodziewamy na podstawie naszej jakiejś korelacji wcześniejszej, że w oszacowanym modelu, gdzie tylko ten procent mieszkańców młodych miałby wpływać na wydatki na zdrowie na mieszkańca, to prawdopodobnie i byśmy się spodziewali, że korelacja jest ujemna, to w regresji, czyli w modelu takim tylko z jedną zmienną objaśniającą, czyli w modelu regresji prostej, wiemy, że na przykład oszacowany wynik, oczywiście na podstawie modelu, wychodzi minus 0,19 i to jest model tylko z jedną zmienną objaśniającą, to możemy tak interpretować, że wzrost procentu mieszkańców tych młodych przy pozostałych zmiennych, niezmienionych, to ja akurat bym to sobie, zobaczcie, pominęła, bo my w ogóle nie mamy żadnych zmiennych, ja bym powiedziała, objaśniających, czyli bo to jest model typowy z jedną zmienną objaśniającą, to powiemy sobie, że wzrost procentu mieszkańców młodych o 1%, bo zawsze musimy powiedzieć o ile, o 1% już tak dla zasady, ja bym powiedziała, że o jedną jednostkę, czyli o 1%, to w tym momencie nasze wydatki spadną. Dlaczego? Bo wynik jest tutaj tego oszacowanego parametru, który stoi przy ST, jest ujemny, a więc nastąpi spadek wydatków na zdrowie przeciętnie o wynik tego oszacowania. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy.
Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.